Szanowni Państwo, w tym filmie zajmiemy się problemem wymiany gazowej u zwierząt. Parzydełkowce są organizmami o bardzo prostej budowie. Nie wykształcają one żadnych narządów, w tym narządów wymiany gazowej, a potrafią osiągać dość znaczne rozmiary ciała. Wyjaśnienie tej pozornej sprzeczności było jednym z zadań postawionych przed tegorocznymi maturzystami. Mam na myśli zadanie 21 z arkusza egzaminacyjnego według starej formuły obowiązującej do 2014 roku. Najprostsza odpowiedź odnosi się do tego, że każda z komórek parzydełkowców ma kontakt z wodą, w której jest rozpuszczony tlen, a więc każda może prowadzić wymianę gazową z otoczeniem indywidualnie. Zjawisko to można jednak wyjaśnić w sposób bardziej ogólny. U organizmów zbliżonych kształtem do kuli, na przykład u niektórych jednokomórkowców, powierzchnia jest proporcjonalna do kwadratu promienia, ale objętość do jego trzeciej potęgi. Wynika to wprost ze wzorów na powierzchnię i objętość kuli. Kiedy promień wynosi 1, to stosunek powierzchni do objętości wynosi 3. Kiedy promień jest równy 2, to stosunek ten spada do 1,5. Przy promieniu równym 3, stosunek powierzchni do objętości wynosi zaledwie 1. Widać wyraźnie, że wraz ze wzrostem promienia powierzchnia rośnie wolniej niż objętość. Innymi słowy, wraz ze wzrostem promienia spada stosunek powierzchni do objętości. W efekcie tego kulista komórka o dużej objętości nie byłaby w stanie zaspokoić swoich potrzeb związanych z wymianą gazową, nawet gdyby prowadziła ją całą swoją powierzchnią. I to właśnie jest główny powód, dlaczego kuliste komórki nie osiągają dużych rozmiarów. Organizmy jednokomórkowe mogą osiągać większe rozmiary jedynie dzięki zwiększeniu swojej powierzchni przez zmianę kształtu komórki lub rozmaite wyrostki i wcięcia. Na fotografii przedstawiono komórkę planktonowej okrzemki, która osiąga bardzo duże rozmiary jak na organizm jednokomórkowy. Jej długość wynosi aż 200 mikrometrów, czyli 1,5 mm. Jest to możliwe jedynie dzięki jej wydłużonemu kształtowi. Zwierzęta, jako organizmy wielokomórkowe, również musiały rozwiązać problem wymiany gazowej z otoczeniem, mimo niekorzystnego stosunku powierzchni do objętości. Z reguły zapotrzebowanie na tlen zaspokajają wyspecjalizowane narządy o bardzo dużej powierzchni, jakimi są np. płuca bądź skrzela. Parzydełkowce są jednak wyjątkowe, ponieważ nawet te o dużych rozmiarach ciała mają korzystny stosunek powierzchni do objętości i prowadzą wymianę gazową całą powierzchnią ciała. W związku z tym wymiana gazowa zachodzi efektywnie i nie ma potrzeby obecności wyspecjalizowanych narządów wymiany gazowej. Obydwa rozwiązania, to znaczy pierwsze odnoszące się do bezpośredniego kontaktu z wodą wszystkich komórek ciała parzydełkowców oraz drugie wskazujące na to, że parzydełkowce mają korzystny stosunek powierzchni do objętości ciała, są odpowiedziami poprawnymi na to zadanie.